Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu i stwierdziłam, że dzisiaj będę, znaczy dzisiaj, będę nagrywała po prostu taki vlog z kilku dni, bo takie mam plany. Może trochę będzie mniej gadania, trochę więcej Wam pokażę, chociaż nie wiem, bo mam trochę spraw do załatwienia i do takich, że nie wiem, muszę iść do lekarza na przykład, umówiłam się do dermatologa i do innych lekarzy tak naprawdę, żeby coś pozałatwiać. Tutaj właśnie mam jakiś taki problem, zrobiła mi się jakaś taki placek suchy na przykład, zaczęły mi się robić przebarwienia, albo jakieś plamy pigmentacyjne, nie wiem. Mimo tego, że ja używam cały czas kremów z filtrem i dbam o to, to nie wystawiałam też się na słońce, wiecie, nie opalałam się. Pogoda w ogóle też nie jest jakaś taka zachęcająca, było mega gorąco, a teraz znowu przyszedł jakiś taki, nie wiem, chłodny front i jest zimno. Naprawdę jest zimno, że aż sama nie wiem, w co się ubierać. Jadę później do Łodzi, ale tak stwierdziłam, że na luzaka, po prostu bez żadnej spiny, bez planowania, nie śpieszę się, nic, po prostu... Wiecie, ja odpoczywam. Ja mam teraz swoją majówkę, także stwierdziłam, że tak robię sobie to, co ja lubię, to, co sprawia mi przyjemność. Wczoraj też miałam mega taki fajny dzień, bo właśnie też no, takich kilka fajnych rzeczy sobie zrobiłam, także byłam bardzo zadowolona, że tak też odpoczęłam, jakiś film obejrzałam, ponagrywałam też trochę, także ogólnie no super. A co Wam chciałam powiedzieć, bo tak skaczę z tematu na temat i już sama zapomniałam. Tak, no ja muszę jechać do Łodzi, muszę tam pozałatwiać kilka spraw, także tak jak mówię, ale to też taka moja majówka, więc mam nadzieję, że sobie trochę odpocznę. No i tak, w ogóle też od jakiegoś czasu, bo testowałam ostatnio kilka podkładów, to tak delikatnie mówiąc, bo mam wrażenie, że przetestowałam ich bardzo dużo i nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja tak mam, że wiecie, używam kosmetyków, które się sprawdzają, a potem mam ochotę na coś nowego, mam ochotę coś przetestować. No i z podkładami to jest tak, że ja chyba cały czas szukam podkładu idealnego. Taki chyba nie istnieje, tak samo jak facet, ale... ale no jednak cały czas mam nadzieję, że skoro tyle podkładów firmy wypuszczają, tyle nowych produktów, no to może gdzieś tam jest ten jeden, który jest dla mnie idealny. No i testowałam różne i testowałam, mam wrażenie, naprawdę dużo i już straciłam nadzieję, że to jest tak, że wiecie, ja mam zapał i wszystko fajnie i wszystko chcę przetestować, a potem jak się okazuje, że jeden nie, drugi nie, piąty nie, to ja już stwierdzam, że nie, to te produkty, które ja mam, są lepsze. I w ogóle też taka... ja generalnie używam też takich, wiecie, kremów BB czy CC, jakichś takich produktów też pielęgnacyjnych, w sensie na przykład ten podkład z Lumene, on jest takim połączeniem pielęgnacji dla mnie i podkładu produktów, albo na przykład te podkłady mineralne. To są dla mnie produkty, które oprócz tego, że dobrze wyglądają, wyrównują kolory skóry, to jeszcze coś robią i dbają o moją skórę. I ja naprawdę powiem Wam, że widzę różnicę i widzę, że no u mnie się takie produkty lepiej sprawdzają. Nawilżające, jakieś takie bardziej kremowe. Jak ja nakładam taki krem CC na przykład na twarz, to ja od razu widzę, jak on się przepięknie wtapia w skórę, jak jego nie widać, jak on nie robi mi maski, jak on nie siedzi na twarzy, nie jest taki ciężki. A te podkłady, których ostatnio używałam, no to niektóre były lepsze, niektóre gorsze, niektóre fajne, ale to jest zawsze efekt taki, że coś mam na skórze. I nie wiem, czy to jest kwestia jeszcze pogody, tej zmiany takiej, że moja skóra trochę wariuje, dlatego że ona się zachowuje, jakby była sucha. Właśnie kiedy nakładam jakiś podkład, który ma pigment i w ogóle wszystko się wydaje, jakby ona była sucha, ale ona nie jest sucha, ja mam skórę mieszaną, ona się normalnie przetłuszcza, więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje do końca. I właśnie może to jest taki okres teraz, a może po prostu ja muszę używać takich produktów, bo one się u mnie lepiej sprawdzają. Teraz też mam na twarzy podkład Lumene. No i dla mnie to wygląda o wiele lepiej, to wygląda po prostu bardzo naturalnie, tego produktu nie widać praktycznie, no i to wygląda lepiej, nie wiem. Nie wiem. Jest tyle fajnych podkładów i ja bym tak bardzo chciała, żeby one się na przykład sprawdzały, żeby dobrze działały i nie wiem, jakim cudem to się dzieje, że u mnie nie działają. No ale nic. Aha, no. Także słuchajcie, to taki mały update tego wszystkiego, bo tak sobie właśnie usiadłam i stwierdziłam, że mogę odpocząć. Uwielbiam takie dni, powiem Wam. Uwielbiam takie dni, bo w ogóle jest niebo zachmurzone. I jak wstałam, to ja lubię, jak właśnie nie to, że świeci słońce od razu i jest tak mega gorąco, tylko właśnie jest tak pochmurno, jest tak fajnie, jest jeszcze wcześnie, jak ja tak sobie mogę posiedzieć, mogę się spakować, mogę się nie pakować, mogę jechać, wiecie, mogę jeszcze posiedzieć. No ekstra jest, po prostu uwielbiam. Przychodzę do Was z innego miejsca, ale chciałam Wam coś pokazać, słuchajcie. Wyjęłam ostatnio moje wszystkie pomadki z MAC-a, to są te pomadki. Mam nadzieję, że już w żadnej torebce mi żadna nie została, ale myślę, że to są wszystkie. Różne wykończenia, różne kolory, a
chciałam tak zrobić taki mały test tak naprawdę i sama się przekonać. I jak może nagram, to też będę widziała. Bo słuchajcie, mnie się wydaje, jestem bardzo też przyzwyczajona do jakiegoś określonego mojego makijażu i wiecie, nie zawsze chcę tam eksperymentować i nie wszystko wydaje mi się, że do mnie pasuje. No i właśnie mam tutaj przeróżne kolory i pomyślałam, że zrobimy sobie taki mały test i ocenimy tak naprawdę, czy mi dobrze w tych kolorach, bo niektóre były tak kupowane pod wpływem impulsu. Niektóre tutaj też mam z tej akcji Back to Mac, ja nie wszystkie je kupiłam. I to był też właśnie taki impuls, że wow, to jest super, nigdy tego nie miałam. No i teraz mam. Ale nie wiem, czy to dobrze. Także dobra, ja sobie zleję to, co mam na ustach. Pomadek jest 7. Tak. I zacznę może od tych najjaśniejszych. Tutaj mam w ogóle taki produkt z kolekcji imitowanej z, jak to było, z Karin Reutfeld. Nie pamiętam. W każdym razie to jest produkt, który nie daje za bardzo koloru, bo... O! On wygląda tak. Więc generalnie nic nie widać, ale to jest dla mnie właśnie produkt, który fajnie, przypomniałam sobie właśnie o nim ostatnio, że mogę go używać jako taki balsam do ust tak naprawdę. Albo, no ponieważ no ona jest taka... Ona jest przezroczysta praktycznie. Niby tutaj jest taki kolor beżowy, natomiast ona w ogóle nie daje koloru, daje takie... rozświetlenie, nawilżenie, o, tak jak widzicie. Niewiele robi, więc pomyślałam, że będę sobie ją nakładała na jakieś inne, na przykład ciemniejsze pomadki, albo na jakieś, nie wiem, matowe mogę nałożyć, bo ona ona ma taką fajną konsystencję, bo nie jest za bardzo taka sucha, jest raczej taka nawilżająca, także no nic specjalnego, tak? Nie. Za bardzo do tego nie widać nawet. Co by tu teraz wam pokazać? Może moją ulubioną pomadkę, która też była z kolekcji limitowanej i to jest Feed the Senses, tak może będzie trochę lepiej. Pomadka Feed the Senses, ja nie wiem, czy do końca widać ten efekt, bo ona jest taka różowo-fioletowawo-szara. I mam wrażenie, że to jest kolor nude, najbardziej mi pasujący, po prostu nie jest zbyt ciepły, nie jest beżowy, nie jest różowy. I moim zdaniem on najbardziej mi pasuje, więc to jakby nie podlega dyskusji, że to jest najładniejszy kolor, moim zdaniem. Przynajmniej z tych wszystkich pomadek MAC-a, które mam. I co teraz? Może kolor, kolor Marquise, który już jest kolorem takim... No zaraz zobaczycie zresztą. Kolor w przepięknym opakowaniu, bo to jest z kolekcji Wonder Woman. Ja to opakowanie chyba zostawię sobie mimo wszystko. I nie będę go nigdzie oddawać, bo bardzo lubię, zresztą mam ogromny sentyment. A kolor tak jak widzicie. No i co wy na to? Dajcie mi znać, ja może nie będę się wypowiadać, co na ten temat myślę. Bo kiedyś mi się wydawało, że to jest kolor idealny dla mnie. No ale on ma taki złoty połysk. I jest takim bardziej ciepłym kolorem moim zdaniem, także dajcie mi znać. Aha, może wam będę robiła jeszcze swatche tutaj na dłoni. To było Feed the Senses. Tak jak widzicie, przepiękny kolor. Szkoda, że już nie jest w ofercie. Już mam nadzieję, że kiedyś do niego wrócę, a to jest ten Marquise. Wydaje mi się, że Marquise albo był przez chwilę w stałej ofercie, albo jest cały czas. To jest odcień Faux. I powiem wam, miałam się nie wypowiadać, a jednak się wypowiem. To jest ten kolor. I to jest kolor, który jest dla mnie bardzo takim dziennym kolorem. Jest bardzo taki neutralny, mam wrażenie, pasowuje się w większość makijaży i jeżeli używam, to często właśnie używam tego koloru. Także tak się prezentuje następny kolor. Powiem wam, że dobrze, że mam ich tylko 7, bo usta to już mnie trochę bolą. Kolejny kolor to Velvet Teddy, bardzo znany. Mam wrażenie... A, nie powiedziałam wam, jakie one mają wykończenia. A to też ma znaczenie. Ten Velvet Teddy ma wykończenie matowe. I tak się prezentuje. To już jest taki ciepły kolor, mam wrażenie. Ciepły, ale nie za ciepły. Pasuje mi do niektórych makijaży. Ale czy to jest mój kolor? Nie wiem, ja jestem tak po prostu przyzwyczajona do innych kolorów, że dajcie mi znać po prostu, co wy myślicie o tym. Tutaj wam pokażę. Tak on się prezentuje, później wam może zrobię zbliżenie tego wszystkiego, tak jak mówiłam, on ma wykończenie matowe, a te inne pomadki, tak, ta z Karen Reutfeld była Luster, tak samo to Marquise Luster, Feed the Senses Luster i Faux była w wykończeniu satynowym, satin. Tak, dobra, także ten już mamy
ogarnięty. Teraz przyszła pora na moje największe pytanie, bo to jest pomadka również w wykończeniu matowym Pink Plate. No i to jest właśnie jeden z tych zakupów pod wpływem chwili. No i co wy na to? Może nie do końca do czerwonej bluzy. No ale czy to jest to? Czy to wygląda dobrze? Bo... No ja nie jestem przekonana. Moim zdaniem, znaczy... Gdybym była bardziej opalona, to by się jeszcze bardziej odznaczało w ogóle od twarzy. Mam wrażenie, że ten kolor się jakoś tak odcina, że on mi nie pasuje. W kamerze on wygląda w ogóle trochę lepiej. Tak mi się wydaje, że nie rzuca się tak bardzo w oczy. Natomiast no... On jest różowy. Nie wiem, dajcie mi znać. Co wy myślicie o tym kolorze? Bo ja właśnie nad nim najbardziej się zastanawiam. Mam wrażenie, że przy nim się robi taka bardzo opalona, ciemna, aż nienaturalnie po prostu. Trochę ten kolor taki barbiowy, nie wiem. Co mnie podkusiło? Chyba było wtedy lato. Nie wiem, mogłam wyglądać wtedy inaczej. Nie wiem, dobra. Ostatnia pomadka, jaką mam, to jest również wykończenie matowe i to jest pomadka Russian Red, którą myślę wszyscy znają, a przynajmniej o niej słyszeli. Jest trochę krzywo, ale to nie w tym rzecz, nie o to miało chodzić. Kolor jest przepiękny, naprawdę przepiękny. To jest taki bardzo elegancki, czerwony kolor. Na początku tak kiepsko się nakłada, bo to jest taka, wiecie, matowa pomadka, ale no ona robi robotę. Może tak jak mówię, niekoniecznie do czerwonej bluzy, ale wygląda bardzo ładnie. I ona jest taka, no, delikatnie też podkreśla białe zęby i też wybija biel, więc wygląda to naprawdę bardzo ładnie, więc nad nią się nie zastanawiam, bo to jest też kolor, który pasuje w większości karnacją, w większości kobietom tak naprawdę. Bardzo dobry kolor, no ale jeżeli chodzi o te resztę, aha, nie zrobiłam wam też swatchy, to może wam zrobię od razu teraz. To będzie ten Pink Plate, czyli matowy róż. No i ta czerwień. Wiecie co, powiem wam też, że ta pomadka Russian Red, no i ona jest wyjątkowa, naprawdę. Ale powstało tyle fajnych, czerwonych pomadek, które są też dobre, które się bardzo długo utrzymują, że nie wiem, czy to jest aż takie konieczne, żeby na przykład mieć tę. Ona jest wyjątkowa, naprawdę. No przepięknie też właśnie podkreśla białe zęby. Ale Maybelline zrobiło teraz taką właśnie bardzo trwałą też pomadkę. No jest naprawdę bardzo dużo teraz czerwonych pomadek, które również są warte uwagi. No i dobra, to są wszystkie kolory tych pomadek, które wam pokazywałam. Mam nadzieję, że to się zoomuje. O! Tu mamy wszystkie kolory, które wam pokazywałam po kolei. I dajcie znać, co myślicie. Możecie pisać numerkami. Która była najlepsza? Która niekoniecznie. Ja to zmywam, bo zaraz na pewno się gdzieś ubrudzę. I idę chyba coś zjeść, bo jestem trochę głodna. Także tak stwierdziłam, że wam pokażę po prostu we vlogu. Nie będę nagrywała jakiegoś konkretnego filmu, bo też tych pomadek nie mam za dużo. Oj, sorry. To są pomadki też, które, tak jak mówię, są z kolekcji limitowanych, więc raczej nie da się ich kupić, więc nie wiem, chyba że ktoś ma takie życzenie, to dajcie mi znać. Ale pomyślałam, że właśnie przetestuję sobie, no i pomożecie mi trochę ocenić. Bo, no, nie wiem, ja mam problem, mam wrażenie, że ja mam problem ze znalezieniem dobrej pomadki, przynajmniej nude, bo na przykład wszystkie takie żywe kolory, to o wiele łatwiej mi dopasować coś, o wiele łatwiej coś znaleźć, natomiast nude, takie delikatne, cieliste, to nie. Dobra, rozgadałam się, także odezwę się do was później. Perfect, I was wrong all the time, always wanting more, why, I kept on stumbling, falter, try to keep it sane, but it was all a lie, why, oh, oh, I, where we go, oh, I, now I am feeling my love, I am no longer the same, I am a queen I can conquer, no longer playing the game, now I am over the struggle, now that defeat is true, now I believe in my
Jestem na Piotrkowskiej. Przyjechałam załatwić kilka spraw. I już kilka załatwiłam, niestety okazało się, że inny urząd muszę znaleźć. Nie ten na Piotrkowskiej, tylko do innego muszę podjechać. A byłam u dermatologa. Wszystko załatwiłam, co chciałam, nawet więcej niż chciałam. Bardzo mnie to cieszy. A przy okazji okazało się, że mam skórę naczynkową, na przykład, o czym nie wiedziałam. Więc pani mi zaleciła w ogóle jakieś maści, jakieś różne rzeczy, ale właśnie będę musiała też wejść do apteki. Takie małe zaskoczenie. No, także tak wygląda mój poniedziałek. Jeszcze nie ma 12:00. Że jestem bardzo zadowolona. Pogoda taka, wiecie, wiecznie trochę jest. Ale bardzo przyjemnie. I teraz właśnie mały spacer po Piotrkowskiej. Dzień zaczynamy od zakupów w Lidlu. A tu Cien się rozwija, nowe mydło z tej samej serii, którą testowałam. Kilka zapachów, no, ciekawe. Hej, jak widzicie, wróciłam już do domu, właśnie weszłam przed chwilą, trochę zaczęłam ogarniać rzeczy, które przywiozłam, zakupy, jakie zrobiłam. Powiem wam, że to nie był wcale urlop wypoczynkowy, nie nazwałabym tego tak, bo mimo tego, że to urlop, to miałam tyle spraw, tyle latania, tyle jeżdżenia, że serio, wziąć urlop, żeby nawet nie odpocząć, to najgorzej. I powiem wam, że właśnie wczoraj też nie wiem, ile wam nagrywałam. Starałam się, ale wiecie co? Ja miałam tak zaplanowaną dosłownie każdą minutę, po prostu i dzisiaj, i wczoraj, że to jest ciężko. Ciężko jest jeszcze w międzyczasie wyjąć aparat i wam coś poopowiadać, bo bardzo dużo się dzieje. Zawsze tak mówię, że im więcej się dzieje, tym trudniej tak naprawdę nagrywać i opowiadać, bo to jest tak, że ja na godzinę umówiona z jednego miejsca w drugie i tak, wiecie, rano dzisiaj chyba wstałam o 7:00, jak to na urlopie. I wyszykowałam się, pojechałam potem właśnie najpierw do urzędu, potem do Lidla, potem do ortodonty, potem na przegląd samochodu, jeszcze na małe zakupy i aha, no i jeszcze potem zatankować, jeszcze potem do apteki odebrać leki i w ogóle wszystko. Więc jak wróciłam do domu, to dopiero zjadłam obiad i byłam padnięta. No ciągle coś, ciągle jeżdżenie, załatwianie i w ogóle wszystko. Więc tak, w końcu jestem. No i nie powiem, żebym odpoczęła, szczerze tak powiedziałabym sobie jeszcze trochę i odpoczęła, no ale trudno. W ogóle też ostatnio się zastanawiałam nad czymś i to już nie jest za bardzo pozytywne, mam wrażenie, bo tak się zaczęłam zastanawiać, że tak naprawdę pewnie większość z nas ma, że pracujemy w tygodniu od poniedziałku do piątku, no i wiecie, raz jest fajnie, raz jest tak normalnie jak to w pracy, no ale generalnie cały czas czekamy na ten weekend, potem weekend przychodzi, wykorzystujemy go tak jak chcemy. No i znowu idziemy do pracy. I tak słuchajcie, tydzień za tygodniem. I ja się zorientowałam, że tak właśnie tydzień za tygodniem i nagle jest już maj. I no niedługo pół roku, tak naprawdę minie od początku roku po prostu. I że ten czas tak szybko leci i tak niby tak
tak dużo się dzieje, a tak niewiele się dzieje i naprawdę, no sama nie wiem, do niczego w sumie to nie prowadzi, bo tak to wygląda. Mamy tydzień, gdzie trzeba pracować, a potem mamy weekend, ale no, tak pomyślałam, że po prostu tak czekając na te weekendy, ten czas bardzo szybko leci po prostu, no, ale to tyle. Aha, coś wam jeszcze opowiem, tylko wezmę rzeczy. Mówiłam wam wcześniej, że byłam u dermatologa i oprócz tego, że mam cerę naczynkową, jak się okazało, to pani doktor powiedziała mi też, że na przykład mam trądzik, bo tutaj mi się na przykład, wiecie, zrobiły takie kropki i one tak czasem są, czasem ich nie ma i ja tak po prostu zapytałam, co z tym zrobić i ona mówi, że dla niej to trądzik, także proste. Także dowiedziałam się, że mam, ale z wiekiem to normalne u kobiet. Przynajmniej dobra, ale pani poleciła mi dwa kosmetyki, których mam używać właśnie. No i stwierdziłam, że je kupię i przetestuję i zobaczę. No i właśnie, oba są do cery naczynkowej. Nigdy nie używam takich kosmetyków, więc naprawdę aż sama jestem ciekawa. I pierwszy, to nawet dzisiaj go użyłam, to jest Ivostin. Tak wygląda opakowanie. Solecrin Capilin i to jest krem ochronny ze SPF 50+, skóra naczynkowa i nadreaktywna, bardzo wysoka ochrona i wodoodporny. I powiem wam, on ma jeszcze tutaj witaminę E, powiem wam, że właśnie dzisiaj go użyłam, no i zobaczę, będę sobie go testować, bo on jest taki w miarę, taki ciężki, zauważyłam też, że podkład na nim, no jest trochę taki bardziej lepki niż suchy, więc może to być też problem dla niektórych podkładów, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie, no tak, teraz będę używała tego kremu z polecenia pani dermatolog. I druga rzecz, która mi właśnie poleciła na noc, to jest Bioderma. Skóra nadwrażliwa, to jest seria Sensibio Tolerance Plus. Także tego mam używać na noc i zobaczymy. Jeżeli ktoś z was używa tych kremów, albo znaje, albo też ma taki problem, jak się okazuje, że ma cerę naczynkową, to dajcie mi znać, jak wy sobie z tym radzicie, czy faktycznie... Aha, i ta pani powiedziała jeszcze, że ten krem będzie dobry, bo to, co tutaj miałam, to się okazało, że tylko przesuszenie zwykłe, to może być spowodowane różnymi rzeczami, różnymi czynnikami, także nie ma się co przejmować na razie. No i tak ogólnie bardzo się cieszę. Powiem wam, że ogólnie to się bardzo cieszę, bo bardzo dużo rzeczy załatwiłam. Takich, które chciałam, takich, które miałam w planach i no naprawdę pod tym kątem jestem bardzo zadowolona, bo dużo latania, no ale jakby mam już pewne rzeczy załatwione. I z głowy o takie opakowanie. Spoko, z pompką. Także teraz sobie będę takich rzeczy testować. Mam też jeszcze mnóstwo leków. Znaczy może nie leków, ale jak, a to jakąś maść, a to coś do przecierania, a to jakieś inne rzeczy. Także trochę tego się uzbierało. Słuchajcie, przyszło mi jedno małe zamówienie. Także pokażę wam zaraz, sama zaraz w ogóle zobaczę, jak to wygląda. Przyszły mi buty. Słuchajcie, robię open box z wami. Sama jestem ciekawa i mam nadzieję, że to jest to, co zamawiałam, bo jak nie... Uwaga. Woohoo! Proszę bardzo. Zamówiłam mokasyny. Były przeróżne kolory. Był bardzo ładny pudrowy, róż szary, beżowy, żółty, różowy, ale rozmiar, który był na stronie, tylko ten, tylko w tym kolorze akurat był. No więc zamówiłam. Zresztą niebieskie to super do jeansów, ładnie wyglądają latem. Kurczę, no ładnie się prezentują i są zamszowe, ekstra. I coś, co mi się spodobało, to to, że z tyłu mają taką gumę. Może to niezbyt ładnie wygląda, ale na przykład do auta bardzo się przydaje, bo tutaj wszystko z tyłu jest zawsze brudne, no więc coś za coś. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, wzięłam rozmiar 41, bo na stronie była taka rozmiarówka, tak opisana. No, wiecie co? Wiecie, że spoko? No, takie trochę, takie te buty, wiecie co, no z góry wyglądają, wydaje mi się, bardzo ładnie, są takie miękkie, nigdzie nie uciskają, są takie trochę tutaj szerokie, o widzicie, ale bardzo miły taki miękki ten zamsz, wiecie co, nie wiem, dajcie mi znać, co wy o tym myślicie, że macie takie mokasyny do jeansów właśnie, albo do białych spodni, do białych, to myślę, że to będzie super wyglądać latem. Takie buty z materiału zamiast adidasów na przykład. Kolor piękny. No dobra, dajcie mi znać, co myślicie. Zapomniałabym wam pokazać najładniejszego, bo tak jak widzieliście, byłam w TK Maxie i tak zupełnie nie po to poszłam. Poszłam zobaczyć po prostu przypadkiem, co tam jest, ale jak znalazłam te rzeczy,
No to mam nową zastawę. Zaraz wam pokażę, jak tutaj wyjmę. Ale uznałam, że to mi się naprawdę przyda. Po pierwsze, jak zobaczyłam... O, kupiłam takie kubki. To są kubki Set of 4 Bamboo Eco Cups. I to są właśnie kubki z bambusa, tak? Nie są plastikowe. Można je używać w zmywarce, można je myć w zmywarce. Nie można tylko wkładać do mikrofali, no ale trudno. 4 takie duże kubki, a że ja piję dużo wody, one kosztowały 39,99. Dużo wody i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie szklanki, to nie mam takiego całego zestawu szklanek do picia. I pomyślałam, że na lato, w ogóle jak to pięknie wygląda, słuchajcie, czy na balkon, ja tak mi się od razu kojarzę, wiecie, balkon, grill albo ogródek, no ale ja mam balkon. Więc na balkon takie właśnie, taka impreza na przykład, wiecie, w stylu egzotycznym. Właśnie mam te kubki. Znalazłam potem takie miseczki, a ponieważ ja z miseczek korzystam codziennie, bo jem owsiankę albo owoce właśnie z jogurtem i pomyślałam, że no to wezmę do kompletu, no i do kompletu jeszcze, słuchajcie, były talerze. To jest w miarę lekkie, to znaczy to nie jest takie plastikowe, jakby to nie jest takie papierowe, ale jest takie średnio lekkie, bym powiedziała, cienkie, więc nie zajmuje też jakby dużo miejsca. No i cały zestaw. Jeszcze była taka, nie karafka, taki dzbanek jakby i pomyślałam, no super, na lemoniadę, na wodę też fajnie, no ale już bez przesady. No i właśnie wzięłam taki zestaw po 4 sztuki, znaczy zestaw, zrobiłam sobie taki zestaw właśnie. Najbardziej mi te kubki potrzebne, ale pomyślałam, że właśnie takie talerze lekkie też się czasem przydają, jak właśnie nie chcę brać czegoś szklanego, takiego ciężkiego, czy na przykład na balkon, wiecie, nie chcę, żeby się stłukło na przykład. To myślę, że te będą fajne, takie, no, fajne. Bardzo mi się to spodobało i tak jakoś ucieszyło mnie i pomyślałam, że przyda mi się naprawdę, bo ja korzystam po prostu z takich rzeczy. No jedna, której się zakochałam. Jak ją zobaczyłam, to się po prostu zakochałam. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest jakaś ceramika z Bolesławca. Przepięknie to wygląda. Taki kształt, nie za duży, nie za mały, słuchajcie. To można też wkładać do piekarnika, do mikrofali i do zmywarki, więc nie ma z tym problemu. Można w tym właśnie zapiekać jakieś jedzenie w piekarniku, można coś odgrzać ewentualnie, podać. No uważam, że to świetnie wygląda i będzie ładnie wyglądało do mojej zastawy, bo ona jest taka właśnie biało-niebieska. Ta ma serduszka, no wygląda przepięknie, kosztowało 47 zł. I były też inne rodzaje, były też inne wielkości. Było takie bardziej podłużne, a trochę dłuższe. Było coś takiego okrągłego bardziej, ale zakochałam się w tym i stwierdziłam, że tak, to serce mi powiedziało, że to muszę mieć. Te raczej tutaj rozumem wybierałam, powiedzmy, bardziej. Ale jestem mega zadowolona, bardzo mi się podobają te rzeczy. No i to już wszystko, naprawdę to już wszystko, co zakupiłam podczas tego czasu. Już nic wam więcej nie będę pokazywać, ale z tego jestem bardzo zadowolona. Muszę to wszystko teraz wrzucić do zmywarki, umyć i będę miała taką zastawę teraz. Mogę wam jeszcze zrobić mały food haul na koniec, tak jak widzicie, mały, bo nie ma tutaj dużo rzeczy. Zacznę od końca, może tu mam cydr, dziki sad, czereśniowy. Dwa serki takie wiejskie, bo akurat też mam plan, żeby je jeść na kolację. Tu mam jogurty, które też codziennie jem, papryki na obiad, kalarepa. Kalarepa to jest po prostu dla mnie ulubione warzywo, jest też duża, uwielbiam, naprawdę moje ulubione, mogłabym jeść ciągle. Cebulę, tu mam pomidorki malinowe, banany, sodę oczyszczoną, bo do czyszczenia głównie rzeczy w mieszkaniu, bo ja właśnie korzystam nie do pieczenia, tylko właśnie do czyszczenia. Tu mam pietruszkę, rzodkiewki i tutaj czerwona fasola, dwie puszki pomidorów, jedne z bazylią, jedne z czosnkiem i mleko kokosowe, bo może będę robiła tą kary z ciecierzycy, ze szpinakiem, coś takiego. No i kupiłam jeszcze kaszę jaglaną, bo nigdy nie wiem, czy mam w domu, więc zawsze kupuję. A jak sprawdzę, to się okazuje, że mam jedno opakowanie na pewno. Także będzie następne, żeby nie brakło. No i to cały haul. Chyba trochę przesadziłam z jogurtami. To już będzie wszystko, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten haul nie wyszedł za długi, że podobał wam się. Próbowałam nagrać jak najwięcej elementów tego, co się działo, wiecie, momentów. Ale to nie zawsze jest takie proste, więc no, starałam się. Coś tam wam opowiedziałam na pewno. Także mam nadzieję, że ten vlog nie będzie za długi, ale może być trochę za długi, bo na początku się trochę rozgadałam z tego, co pamiętam. Ale
zacznę obrabiać, to się dopiero okaże. Także mam nadzieję, że Wy miło spędziliście majówkę, mimo tego, że już jest po majówce i wszyscy się śmieją, ale tak sobie pomyślałam, że w maju każde wolne to chyba majówka. Także no, mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że odpoczęliście, że też pozałatwialiście może jakieś rzeczy, które nad Wami wisiały i trzeba było zrobić. Także ja Wam życzę wszystkiego dobrego, teraz zabieramy się do pracy, idzie lato, także pogoda już będzie coraz ładniejsza, już tak czekam też, aż przyjdzie lato tak naprawdę i marzy mi się w ogóle jakiś wyjazd, jakiś odpoczynek w ogóle, ale nie wiem jak to będzie w tym roku. Nie nastawiam się, ale pomarzyć zawsze można, także jak pomyślę sobie, że mogłabym teraz na przykład leżeć na jakiejś plaży i patrzeć na palmy, no to coś cudownego, zazdroszczę wszystkim. Jeżeli ktoś wyjechał na majówkę albo w ogóle ma w planach niedługo wyjechać, to zazdroszczę. No, bawcie się dobrze. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję, ja się muszę teraz rozpakować, ogarnąć to wszystko, także mam nadzieję, że było ciekawie. Dajcie mi znać, jak Wy spędziliście majówkę, czy może była owocna i fajna. Także dobra, już nie gadam, do zobaczenia, do następnych vlogów, pa!